dear friends among the Redemptorists in Poland. This is Cardinal Luis Antonio Tagle, Archbishop of Manila. I am here with the members, your delegates to the 25th. Moi drodzy redemptoryści z Polski, nazywam się kardynał Luis Antonio Tagle, arcybiskup Manili. Jestem tu z delegatami 25. kapituły. Cieszę się z towarzystwa tych dobrych ludzi, zakonników i misjonarzy. Chciałbym pogratulować Wam z okazji rocznicy założenia Waszego zgromadzenia i prosić o modlitwę, by z odnowioną świadomością misji zgromadzenie mogło odpowiedzieć na potrzeby biednych naszego świata i całego stworzenia. Gdy dorastałem, kojarzyłem redemptorystów z Matką Bożą Nieustającej Pomocy. Wiecie, że w Baclaran na Filipinach jest jej wielkie sanktuarium. We wszystkich naszych parafiach mamy jej ikonę. Społeczeństwo filipińskie nie byłoby sobą bez Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wielu ludzi znajduje współczucie i siły, by pomagać drugim, ponieważ wierzą, że jest matka, która im pomaga. Mam nadzieję, że pewnego dnia przybędziecie na Filipiny i będziecie mogli podzielić się z nami swoją religijnością i misjonarską gorliwością. Módlcie się proszę także za nas. Please pray for us. Greetings to all of you, my brothers, countrymen in the province. Pozdrawiam was wszystkich, współbracia z prowincji warszawskiej, szczególnie z okazji rocznicy naszego założenia. To wspaniała okazja, by świętować. Pozdrawiam was z Pattaya w Tajlandii, gdzie jak wiecie odbywa się kapituła generalna. Modlimy się dziś za całe zgromadzenie, wspominając ten wielki przywilej niesienia dobrej nowiny biednym i najbardziej opuszczonym, idąc za Jezusem, posłanym przez Boga, by przynieść nam dobrą nowinę od swego Ojca. W tym roku miłosierdzia ta rocznica ma dla nas szczególne znaczenie, bo sercem naszego powołania, by głosić obfite odkupienie, jest tajemnica nieskończonego miłosierdzia Boga wobec wszystkich ludzi. To miłosierdzie tak bardzo czcił święty Jan Paweł II, święta Faustyna. Także świętowaliśmy to miłosierdzie w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To miłosierdzie głosicie, idąc z jednego kraju do drugiego. Cieszcie się tym świętem. Niech błogosławieństwo Boga spocznie na was wszystkich, abyście i wy doświadczali miłosierdzia coraz bardziej obficie w swoim życiu i byli głosicielami copiosa redemptio wobec wszystkich. Dziękuję bardzo. Niech Bóg was błogosławi. Thank you. God bless. Pozdrawiam wszystkich współbraci pracujących w Polsce. Gratuluję z okazji rocznicy założenia. Myślę, że to najlepszy sposób i możliwość, aby wspomnieć naszych współbraci, którzy pracowali przed nami, ich zaangażowanie i wszystkie rzeczy, które przekazali, by kontynuować misję Chrystusa Odkupiciela. Chcę dodać wszystkim odwagi do naszej misji dzisiaj. Gratulacje. And also for me the moment to encourage them for the new mission of today. And congratulations. Merci beaucoup. Bon courage. Radosnego święta rocznicy założenia zgromadzenia. Wiem, że dzieli nas wielka odległość, ale myślę też, że jesteście naszymi sąsiadami, ponieważ dotykacie Morza Japońskiego. Dokładnie wasza regia jest naszym sąsiadem. Życzę nam na przyszłość dobrej współpracy.
Nazywam się ojciec Rodney Olive, przełożony angielskojęzycznej regii karaibskiej. Chcę życzyć moim współbraciom w Polsce radosnego dnia rocznicy założenia zgromadzenia. Niech Bóg was błogosławi, ciągle wzbogaca waszą posługę, a Duch Święty napełnia was pasją dla naszej misji. Niech was Bóg błogosławi. Witajcie, jestem ojciec Jack Kingsbury, koordynator konferencji Redemptorystów Ameryki Północnej. Gratuluję wszystkim współbraciom z okazji rocznicy założenia naszego zgromadzenia. Niech Bóg błogosławi.